ona wraca do nas, aby rozpocząć dzisiejszy koncert. Wraca siłą waszych głosów, bo to jest tak, że kiedy ona staje na scenie, to jakby stwarzała magiczny świat, który wchłania nas bez reszty. Grażyna Szapołowska. Podczas treningu wokalnego doszło do spotkania na szczycie dwóch silnych osobowości artystycznych. Zobaczmy, co z tego wyniknęło. Na werbelku cicho gra. Piękna interpretacja, słabe dźwięki, 4,5. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Pani Grażyna ma bardzo piękne, naturalne vibrato, którego jeszcze nie słyszeliście państwo, ale mam nadzieję, że w tej piosence usłyszycie. I jestem przekonana, że to, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, to naprawdę przypadek. Nie dokazuj, mimo nie dokazuj, przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Pani Edyta, bez względu na to, że jest wspaniałą kobietą, ale ma w sobie coś takiego, że rzeczywiście patrzysz na nią jak na instrument muzyczny. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu stopi serce twojego lud. Ale super! Dziś za pośrednictwem naszego programu możecie wysyłać SMS-owe życzenia świąteczne do rodziny, do najbliższych. A skoro mowa o najbliższych, to dzisiaj jest z nami przyjaciółka pani Grażyny, pani Maria Mamona. Pani Mario, była pani pewna, czy może troszeczkę jednak się denerwowała? No, denerwowałam się, ale raczej byłam pewna. Poza tym uważam, że Grażyna i tak dla mnie ma brylantowy mikrofon. Bez, czy by przeszła, czy by nie przeszła, dla mnie ma brylantowy mikrofon. Tak jak zaśpiewała Oczy Czarne, myślę, że ma. I czego pani dzisiaj jej życzy? No, życzę, żeby nadal się tak bawiła, bo podziwiam Grażynę za to, że się właśnie potrafi tym bawić, że jest odważna. Ja bym chyba nie potrafiła być tak odważna i tutaj zaśpiewać. I życzę po prostu, żeby było dalej tak, jak zaśpiewała Oczy Czarne, a myślę teraz, że będzie jeszcze lepiej. No i to jest po prostu przyjaźń. A teraz piosenka dla wszystkich zbyt pewnych siebie. To też będzie dobry temat do świątecznych przemyśleń dla wszystkich macho. W wielkim przeboju Marka Grechuty, Nie dokazuj, Grażyna Szapołowska. Było kiedyś w pewnym mieście poruszenie. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Młoda pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic. Nawet to, że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani. Nigdy rozum tracił dla niej, śmiała się, klaskała. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miły, nie od razu, nie od razu stopisz serca mego lud. W drugim akcie śpiewak śpiewał znacznie już rozważniej. Młoda pani była jednak ciągle niepoważna. Aż do chwili, kiedy nagle, nagle wśród pokazu padły słowa: nie dokazu, miła, nie dokazu, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopisz serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest ze mnie znowu taki cud. Nie od razu, miły, nie od razu, nie od razu stopię serca twojego lud. Usta milczą, duża śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Kocham cię. Dokazuj, miły, nie dokazuj. Pani Mario, wiem, że znają się panie od czasów studiów. Proszę mi powiedzieć, czy w takim razie obie panie dokazywały? No, na zmianę, ale myślę, że Grażynka więcej. Oj, 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 nie powiedziałabym, Marysiu. Bardzo mi się podobało. Grażyna, jestem z ciebie dumna. Dzięki. Dziękuję, Maria. No cóż, ja powiem, że jak pani śpiewała, to
to chciałoby się podokazywać, ale oczywiście mogłaby pani zaśpiewać nie dokazuj, więc nie będę. Może tak, może Tomasz, Tomasz zapatrzony. Tomku, dżentelmenie nasz, proszę. No tak jak powiedziałem poprzednio, podtrzymuję to, to rzeczywiście, co powiedziała pani Edyta Górniak w tym materiale, to co się zdarzyło w poprzednim programie, to był wypadek przy pracy i całe szczęście, że mieliśmy okazję posłuchać tej piosenki w pani wykonaniu. Mnie się bardzo podobało. Tomku, dziękuję ci bardzo. Tak mi serce boli, że przegrałam z tobą w sumie. Bo siedzisz na srebrnym fotelu, a mnie się nogi trzęsą. Ale pani ma dzisiaj złotą sukienkę i złota ze srebrnym nie pasowałaby, więc dobrze się stało. Ja mam granatową Rozumiem. Marynarkę. Jest Elu, okay. Proszę bardzo, czy zgadzasz się z opinią Tomka? Więc tak, zawsze Grażyna jak śpiewa, jest to kreacja. Czasem te dźwięki nie są wszystkie tak jak trzeba, ale i tak jest pięknie. Dziękuję. Proszę. Proszę bardzo, Edyto, od razu o punktację. No mi będzie dzisiaj bardzo trudno być obiektywną, bo ja się zdążyłam po raz pierwszy raz w edycji tego programu zaprzyjaźnić poniekąd z niektórymi uczestnikami, ale postaram się tak zupełnie zapomnieć o swojej sympatii do pani Grażyny. Wydaje mi się, że zaśpiewała ta pani tę piosenkę absolutnie na temat, bardzo trudna piosenka dykcyjnie, również te skoki dźwięków są trudne, także chyba dzisiaj 6 punktów. I to jest bardzo dobry początek naszego programu z szóstki od Edyty Rudy. Słuchamy punktacji. Za zupełnie nową interpretację i z wielką przyjaźnią 6 punktów. Dziękuję bardzo. Świetnie. Co na to Ela? Będę mniej łaskawa, ale 5 dam. To jest bardzo dobrze. Dziękuję. I Tomku poproszę. No to jest oczywista oczywistość. 6 punktów. I oczywiście średnią pani Grażyny tradycyjnie liczę sam. Średnia pani Grażyny to... 5 i 8. Tak z pamięci to policzyłeś? Tak, ja tak liczę. Jeszcze sekundkę, ponieważ Rubi teraz przedstawi nam repertuar. Państwo będą głosować i wybiorą piosenkę dla pani Grażyny. Jakie są propozycje, drogi Rudi? Propozycja na najbliższy tydzień, to, bo to się zwykle tak zaczyna z repertuaru Bogdana Łazuki, no, albo Hej Sokoły, piosenka ludowa. Pani Grażyno, co lepiej? Jak to leci? Bo to się jak zwykle... Bogdan Łazuka, tak, jak teraz, to się zawsze zaczyna nudzić się dziewczyna. I to jest tak, że już jest źle. Oj, to chyba będzie dla pani. Zapraszam w pokoju gwiazdczyka Kasia i pani przyjaciółka. Do zobaczenia. A potem mówisz sam. W pokoju gwiazd na panią Grażynę czeka jej przyjaciółka, pani Maria. Pani Mario, znacie się już tak długo, czy w związku z tym piekłyście razem ciasta na święta? W tym roku nie, ale tak, często czasem coś tam. Witamy panią Grażynę, gratuluję zwycięstwa. Podwójny stres. Śpiewała pani jako pierwsza jeszcze tak trudną piosenkę. Jest to piosenka, którą zna prawie cała Polska i na pewno śpiewała razem z panią w domu. Jak się pani z tym czuła? Kto śpiewał w domu ze mną? Cała Polska. Och, kochani, serdeczne życzenia naprawdę z okazji świąt. Ciepła, spokoju, radości i takiej zabawy, jaką my mamy tutaj. Za chwilę też wszyscy jedziemy do swoich rodzin. I ja bardzo państwa poproszę o SMS-y na panią Grażynę, żeby ta sytuacja z zagrożeniem już się nigdy nie powtórzyła. SMS o treści 12 pod numer 7390 do wygrania 50 000 zł na inwestkoncie w Inwestbanku. Dziękuję pięknie.